do wszystkich świętych, żeby go ratować? Czy ją ratować? A czym się różni Pana Syn od mojego brata? Czym się różni? I oto mam żal. I żadne przeprosiny, żadne skruchy mnie ani moją rodzinę nie będą satysfakcjonowały. Bo to nie o to chodzi. Nie chodzi o przepraszam. Chodzi o to, że Pan był ministrem takim czy siakim. I Pan miał obowiązek zadzwonić i zrobić wszystko, żeby mojego brata uratować. To nie był tydzień, to nie były 3 dni, to były 2 lata. Pod Warszawą, pod stolicą Polski, mój brat męczył się, był torturowany, mordowany, męczony. Więc to jest Polska? To są urzędnicy? To są ludzie, którzy sami chcieli być politykami, sami chcieli być ministrami? Nie. Polityk dla mnie, minister to człowiek, a nie osoba, która jest bezduszną maszyną, która siedzi na swoim stołku i nie robi nic. Tym bardziej, że my u nich byliśmy osobiście. To nie było pismo, to nie było pośredniczenie, że ktoś tam komuś coś powiedział. My przed nimi stawaliśmy za pośrednictwem innych ludzi, bo oczywiście, że nie mogliśmy wejść sobie do gabinetu ministra i powiedzieć: panie ministrze, potrzebujemy pomocy. To nie było takiej w ogóle opcji. My, żebyśmy tam weszli, potrzebowaliśmy poparcia. Takie poparcie nam pani Uszczyńska, pan Kruszewski dali i mogliśmy tam wejść. I co z tego? Nie tędy droga, żeby tacy ludzie mogli u nas władzę sprawować, u nas w Polsce. Polityk, minister to człowiek, przede wszystkim człowiek. I o tym nie powinni zapominać. I teraz taka krótka refleksja. Czy tędy droga, czy taki minister po tym, co się wydarzyło, nie powinien zmienić prawa, nie powinien wpłynąć na prawo, nie powinien sam napisać pisma do Sejmu, do Senatu, żeby to zmienić, żeby to właśnie minister mógł, miał prawo, musiał zareagować, kiedy coś takiego się dzieje. Bo wszystkie odpowiedzi ministrów były takie: ale to nie moja sprawa, to ja tego nie mogę nic zrobić w tym kierunku, to ja nie, to nie do mnie. To do kogo? Prokuratorzy nie mogli, policja nie mogła. To kto mógł? Kto mógł? Kto musiał? Kto powinien? W naszej sprawie nikt nie musiał, nikt nic nie zrobił, bo nikt nie musiał i nie powinien. Było wiele sytuacji, o których być może na pewno będą pytania, więc nie chciałabym o nich mówić. Ale podkreślę jeszcze jedno. Ja ciągle mam naukę moich nauczycieli, czy to w szkole podstawowej, czy to w szkole średniej, którzy mówili mi: jesteś człowiekiem i żyj godnie. Szkoda, że tych nauczycieli nie mieli właśnie ci ludzie, którzy zawinili w sprawie Krzysztofa. Szkoda, że to nie moi nauczyciele nie uczyli ich tego. Dla mnie minister to człowiek. To osoba godna takiego stanowiska. Dziękuję. Dziękuję. Celem komisji jest wyjaśnienie całej sprawy. To samo i prokuratura apelacyjna w Sopocie, która działa w sposób zdeterminowany. Celem też tej komisji jest wykazanie błędów państwa, ale nie tylko wykazanie błędów państwa, ale też zmiany prawa i zmiany instytucjonalne w państwie po to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Więcej, żeby też, i też to jest takie wspólne nasze stanowisko, też żeby cała sprawa i śmierć, jeżeli śmierć może mieć jakikolwiek sens, ale miała jakiś pozytywny sens i pozytywny efekt, jest to, żeby te prawo i państwo zmienić. Dlatego też ta komisja z determinacją i konsekwencją, co jest bardzo istotne, obnaża słabości państwa, niezależnie też
od tej, jaką opcję każdy z nas prezentuje. W tej komisji opcji politycznych nie ma, jest tylko ta determinacja. Przystąpimy na to może do zadawania pytań. Ja chciałbym zapytać panią o jedną, taką dosyć dla mnie w ostatnim momencie bardzo frapującą sprawę. To jest sprawę przekazania okupu. Był to chyba moment ostatni, w którym można było ratować jeszcze Krzysztofa Olewnika. Jest to 24 lipca 2003 roku, 27 lipca. 24 lipca następuje przekazanie okupu. 27 lipca natomiast, zresztą tutaj dziękuję za bardzo dobry materiał, jakim przygotował pan komendant Stańczyk. 27 lipca panowie Minda i Lubiński wyjeżdżają do Berlina. W te same daty od początku frapowały komisje też i zadawaliśmy sobie pytanie, jak to jest możliwe, że 24 lipca następuje przekazanie okupu, które powinno być oczywiście, to święto policji, powinno być bardzo dobrze zabezpieczone. A 27 lipca policjanci jadą do Berlina i mówią jeszcze, że przywiozą z Berlina Krzysztofa Olewnika, czyli występuje wyjątkowa sprzeczność w ich zachowaniu. Więcej, okazuje się, że tak naprawdę zabezpieczenie i wizja, zabezpieczenie miejsca przekazania okupu następuje kilka dni później, a sam pan aspirant Maciej Lubiński przyjeżdżał tamtym miejscem, w tym miejscu, gdzie przekazywano około 26 chyba lipca, tak, i dowiedział się tylko, że monitoring w tym miejscu nie działa. Więcej, nie dokonano żadnych innych czynności od razu. Dlatego też bardzo bym prosił, ja wiem, że to jest trudny moment, bardzo też był dla pani wtedy stresujący. Jest szereg błędów, które popełniła policja, już znamy, ale nie znamy bezpośrednio od uczestników przekazania okupu, bardziej wskutek. Wiem o doświadczonych policjantów, którzy tłumaczyli, że na samym wstępie to, co oni wiedzieli, że popełnili takie błędy. Prosiłbym bardzo o to, żeby jak mogła pani przedstawić sam ten moment przekazania okupów i też udział policji. Czy ta policja była widoczna na tym, przy tym zabezpieczeniu? Ja nie chcę stawiać żadnej tezy, ale sam fakt ten, no ta koincydencja tych dat, 24 lipca, 27 lipca, no pokazują, że trochę za bardzo, no nie chce mi się wierzyć, że to wyglądało tak jak powinno być, ale to nie chciałbym stawiać bez wysłuchania te pani, też bez sprawdzenia jeszcze innych wątków tej sprawy, sam ten moment przekazania okupu. Wydaje mi się, że to był jedyny moment i chyba jedyny moment, w którym policjanci musieli sobie zdawać sprawę, że jeżeli osoba jest przetrzymywana 2 lata, to tylko moment przekazania okupu jest momentem, który można uratować osobę, ponieważ no, jest duże prawdopodobieństwo, to też każdy z fachowców, z którym rozmawialiśmy, mówi o sobie, że osoba jest przetrzymywana 2 lata, to i że ta osoba żyje, no to na pewno tak długo, to na pewno sprawcy osoby tej nie wypuszczą, ponieważ będą się bali rozpoznania. Dlatego tak wydaje mi się ta data teraz jeszcze w teku naszego tego przesłuchań i postępowania taką datą kluczową, bo jest to moment chyba, w którym można było uratować pani brata. Proszę, jeżeli można byłoby tak spokojnie przedstawić cały ten tą sytuację. Takich momentów było kilka. Tak, to był jeden z ostatnich momentów, kiedy mogli Krzysztofa uratować, ale w związku z tym, że ja zapoznałam się z aktami tajnymi w Kancelarii Tajnej w prokuraturze, nie będę mogła mówić o szczegółach przekazania okupu, w związku z tym, że moja wersja wydarzeń z tego dnia, z tego wieczoru, jak również awersja policjantów, których są zeznania, których są protokoły z tego właśnie wieczoru, są zupełnie rozbieżne. I nie za bardzo, ja wiem o tym, że nie mogę mówić na ten temat. Ja prosimy o pani relację. Później też, jeżeli oczywiście spotkamy się, na posiedzeniu niejawnym też, klauzulowanym, i wtedy będziemy mogli porozmawiać szczerze. Na razie tak, proszę o wszystko to, co pani pamięta, bez tej wiedzy, którą pani uzyskała, zapoznanie się z aktami. Bo to jest dla nas bardzo tak cenne. Tak, więc w dniu 24 lipca 2003 roku przed 11 godziną przed południem dostałam telefon od porywaczy z nagranym głosem Krzysztofa, który mówił o tym, żebym przygotowała, żeby rodzice dali pieniądze, przygotowane pieniądze i ma być wyjazd z przekazaniem okupu. Ja jak odłożyłam ten telefon, od razu zadzwoniłam do... Jak tylko odłożyłam telefon, zadzwoniłam do pana naczelnika Mindy na jego komórkę i przekazałam mu tę informację. Przekazałam mu, że właśnie otrzymałam telefon od porywaczy z głosem Krzysztofa z taką właśnie informacją, z takim nagraniem.
Więc pan Minda powiedział, że będziemy w kontakcie. W takim razie przyjmuję te wiadomości, będziemy w kontakcie. Ja później jeszcze raz miałam ten telefon z takim samym nagraniem, gdyż porywacze nie byli przekonani, że ja dobrze zrozumiałam, a była słaba słyszalność. Więc po jakimś czasie otrzymałam znowu z tym samym nagraniem potwierdzeniem jeszcze raz. Ja się jeszcze zdążyłam tam nagrać, bo była taka chwila, kiedy bandyci nam dawali czas na nagranie się. To były różne, że my na to wpadliśmy. Też to jest niesamowite, że nam tego nie podpowiedziała policja. Proszę sobie wyobrazić, że my jako rodzina wpadliśmy na to, żebyśmy byli pewni, że ten głos jest głosem Krzysztofa, więc zadawaliśmy mu pytania takie, na które tylko powiedzmy ja i mój brat znaliśmy odpowiedzi. Czy tata i Krzysztof, czy mama i Krzysztof.